zapowiada się hardkorowo. Siema, Zachadzi. Kawę? Śmierny chuj będą, nie? No dobrze. Tak. Kawę na to zimnego, to woda z kranu, powiem ci, w Legnicy jest bardzo dobra woda. Jak byłem radnym, to badania wskazały, że jest lepsza niż marketowa woda. Woda jest najlepsza, ale moje skarpety są jeszcze lepsze. Same kurwa dobroci. Ryż z mojej uprawy, rodzynki ze strychu. Do pewnego pojęciu momentu to było fajnie, nie? Tak jak w tym strągowaniu. Słuchaj, żeśmy zaczynali, walizki ważyły, jedna, 90 kg. Słuchaj, kiedyś jakieś rozciąganie po treningu? Gdzie to kurwa, co to jest, ty? Tylko pedały robią, wiesz. Dzisiaj mam taki dzień luzu, nie? Tylko wiesz, bieganko jakieś i tyle, nie? Bo generalnie też mógłbym się przebić, ale mi się kurwa, nie? Nie wiem, na tłuszcz zwracasz uwagę jakiś tam, żeby ten, mieszasz wszystko, co wszystko. Ci podoba? To jestem wychowanym przy gołąbkach, pierogach. U mnie zresztą pójdziemy dzisiaj do mamy to. Wiesz, że się w kulturystę nie bawię, nie? A dobrze się czuję z tym, a co po co mi cokolwiek zmieniać. Tą kartkę na tyle ty pisałeś? Nie. Zobaczyć panią Krysię, to się zakochasz. Wygle na stryju mam pucharów. Ogólnie tak kiedyś liczyłem, to zgubiłem się przy 200, nie? Tyle co poddawałem na te akcje charytatywne i tak dalej, to tego mnóstwo, nie? Byliśmy w Irlandii po mecz, Polska-Irlandia, nie? Ja, Jarek Dymek, Toczek. Byliśmy skazani na przegraną. Za drugie miejsce były takie malutkie miecze. A za pierwsze miejsce takie kurwa dwumetrowe miecze, nie? No i wyszło tak, żeśmy wygrali, nie? A ja tu na Wrocław leciałem, mówię, no to biorę ten miecz, mówię, na lotnisko, nie? Wtedy te zamachy były. Z mieczem na ramieniu, słuchaj, wchodzę na lotnisko, ci karabinierzy jak mnie na ziemię poskładali, koniec. Kurwa, chłopie. Tam zacząłem, wiesz, wołać o pomoc, bo wiesz, z angielskiego tylko fuck you. Nie. Samo zresztą o waszej walce też ludzie już nie mówią, że to będzie freak. Poniekąd nie, może i tak, ale to już nie jest freak, jak wiesz, on trenuje od czasu, tak. Czy tam wiesz, przykłada się do tego, ja się też przykładam, tak, no to wiesz, a może być tak, że może będzie dobra walka. Dlatego ja tak uważam, że to będzie bardzo dobra sportowa walka. U mnie to jest najgorsza nadgorliwość, nie? Robię trening, mówię, nie no jeszcze, zrobię. To wiesz, zamiast zrobić sobie taki, wiesz, niedosmak, taki wiesz, 80-70% zostawić i wiesz, żeby na następny trening, to nie, ja muszę 20-10%, a potem kurwa, a tu boli, a to boli, to jest takie, wiesz, już złe, nie? Widać młody, przyjmuje pałeczkę, też trenuje, taekwondo rozwija, motoryka, wszystko polecam wszystkim dla dzieci najmniejszych. Nagrałeś? Nie, nie nagrałeś? Zimna woda, równa się dobra regeneracja, czyli będzie moc na kolejny trening wieczorny. Jak widać, bez tego się nie obejdzie. Wspomnienia wracają za każdym razem, jak się wraca na swoje rodzinne śmieć. Się, bo mama jest nerwowa. Tak, nieprawda. Dobry? Dzień dobry. Jak dumna jesteś, nie dumna z pucharów? Bardzo! I ty, że na miejscu poustawiałam, prawda? Dbam o nie. Kurze, wiecie, no nie tak jak tamty na strychu, tylko widzisz, mama dba. To jest w jednym pokoju, to jeszcze w drugim pokoju. Też jeszcze jest parę. Też jest parę. Dożywki potrójnigowe. Węgli najesz. Tak, historia powraca. Kilkadziesiąt lat temu ja chodziłem tu do szkoły, no a teraz mój młody przyjął pałeczkę, więc teraz muszę tylko wygrać walkę i zobaczymy, co będzie dalej. Więc jest dobrze. A trzymacie kciuki za mnie? Tak! Jest dobrze. A kto wygra? Tata. Tak.
pracują, pamiętacie? Twoje ziomki? Tak. A rodzice? Też. Wybiera się ktoś do Warszawy na walkę, czy będą oglądać w telewizji? My z mamą na pewno jedziemy. Cygański prysznic na chacie szybko zrobiłem. 2 lata, zrobiłem mu takie walizki małe. Że ja na te pokazy jeżdżę, to on większy show robił niż ja, nie? Nasza dzisiejsza wizyta w domu dziecka spowodowana jest tym, że jakiś czas temu byliśmy tutaj z fundacją Start Sport. Jabłuszka dla dzieciaków, więc aktywnie dla miasta, więc cały czas wspieramy dzieciaki w jednym domu dziecka, w drugim na ulicy Słubickiej, więc jak widzicie nie śpię tutaj, tylko też pracuję w Legnicy. To jest ona. Mógłbym ci dać. Na małe? Poznaliśmy się na podwórku. Zagadniło się z podwórka. Z kumplami, że to jest bardzo ładnie. No to się urodziło się po prostu bardzo miło. To trwa też 13 lat, to się ubiera. Razem tu się nazywamy. Cześć. Telefon mi się wiesza. Jesteśmy na halą sportową. Tu stawiam swoje pierwsze kroki. Jak widać, tu się czas zatrzymał, tak jak jest ta salka Rokiego tam w starych częściach. To tu kwoty były blane. I tutaj też jest. Rzadko się zdarza, nie? Taki zawodnik. To jest z krwi kości sportowej. Tak, jest ciągle uśmiech. Jak normalnego wieta. Te miejsca świadczą też w jakiś sposób o jego tożsamości, nie? Ja bym go pokazywał jako wzór do naśladowania, czy też jako przykład, jak mężczyzna może być szczęśliwy, gdy ma dziecko. Ale nie będę... No, jak tak. Nie, bo ten klimat cały to też ma wpływ na kształtowanie charakteru, nie? Bo jak trafiają się zawodnicy, którzy próbowali gdzieś tam oszczędzać się i uskarżać, to zawsze takie badanie padało, stwierdzenie, że no, albo jest wojownikiem, trenuje, albo jest tylko kuzynką wojownika, więc nie tu miejsce. 2004 rok, 200 kg wycisnął 15 razy, 15 powtórzeń w jednej serii. A więc tu są akta zapisane, tak jak jest na Bolka, to tak samo jest na Tyberiusza. Lepszy niż IPR. Będziemy ta siłownia, nie? Bo sami wiecie, że tu koło kuchnia, wszędzie te galerie, te ośrodki, nie wiadomo. I to, jak ja to mówię o tych facetach, co tam trenują galerianki, nie? Zrobi serię tu. A tu jest, jak u Rokiego, nie? Tu jest mury, to miejsce, z którego wywodzi się Tyberiusz. Tu była na sali gimnastycznej sala bokserska, gdzie trenował Tyberiusz. Także to w sumie jest to miejsce, nie? Tu jego tam, jakby tak mógł zebrać, to ładnych kilkaset litrów potu. To znowu trzeba mieć charakter, nie? A tu są takie, wiesz, tu z tej siły to są przyjaźni na całe życie, nie? To jest, tutaj na jednej sztandze, nie, 7-8 osób, na jednej sztandze klatkę robią, nie? A tam słyszę, jak jeden nawet mówi tak, nie, bo ja tu sobie poodkażałem wszystko i nie chcę, żeby mi bakterie ktoś przynosił. Co to za ludzie tam trenują? To nie jest wójta, nie? Coś w tym jest. Coś w tym jest. Wielka przestrzeń i te panienki gdzieś tam w tle ciągle. I to tak się nie wyrabia charakteru, nie? To trzeba walczyć. I Tyrek taką twardą szkołę też przeszedł. Ja ani razu nie wyszedł jako kuzynka, zawsze wychodził jako wojownik. Słuchajcie, mam nadzieję, że miło spędziliście u mnie cały dzień. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, więc trzymajcie się mocno i trzymajcie za mnie kciuki.